Jakiś czas temu usłyszałem, że media nie zajmują się dostarczaniem informacji, a dostarczaniem zaskoczenia. I tak sobie pomyślałem o tym w kontekście w zasadzie wszystkiego, czego się możemy podjąć, czy to właśnie jakieś hobby, gra na perkusji, czy cokolwiek innego. I tak sobie przekułem to, przefiltrowałem to przez pryzmat tego, że no już jakiś czas uczę różne osoby gry na perkusji. I to, co często zauważam w rozmowie, czy to właśnie z uczniami, czy to może właśnie też z jakimiś internautami w sprawie gry na perkusji, w tym przypadku gry na perkusji, ale możesz to przekuć w zasadzie na każdą chyba możliwą dziedzinę życia, że ludzie chyba bardzo chcą tego zaskoczenia, chcą tej ekscytacji, chcą nauczyć się czegoś nowego. I to jest oczywiście zrozumiałe, ja sam lubię bardzo poznawać gdzieś tam nowe rzeczy, nowe elementy, no, nowe gdzieś tam tak samo zagrywki na perkusji, czy nowe smaki, tak, nowe kraje i tak dalej, i tak dalej. Jednak jeżeli sobie przestudujemy różne, nazwijmy to, historie sukcesu, to zauważymy, że u tych osób najczęściej jest pewna doza powtarzalności, że oni robią pewne rzeczy przez określoną ilość czasu, i robią to odpowiednio długo. I tak sobie niedawno zdałem sprawę, pisząc jeden materiał na bloga Poczuj Rytm, który ukaże się już niebawem, to, że ja, gdy zaczynałem grę na perkusji, to dobre chyba półtorej roku grałem na samym werblu, tak? Były to same ćwiczenia techniczne, w ogóle nie tykałem zestawu i w moich ćwiczeniach była bardzo duża powtarzalność. Nauczyciel w ogóle mi nie pozwalał usiąść za zestaw perkusyjny i w zasadzie prawie każdej lekcji uczyliśmy się prawie tych samych rzeczy. I ktoś by mógł powiedzieć, kurczę, nuda. No tak, ale znowu, jeżeli przestudujemy sobie osoby, które jakieś tam osiągnięcia mają, to u nich jest ta powtarzalność, jest ta, można powiedzieć, rutyna. Ja na przykład niedawno wrzuciłem tutaj taki cover takiej piosenki Pliny Cascade. Nieziemsko trudna, naprawdę, w klimaty metalowe, klimaty progresywne. Pierwszy raz grałem w sumie tak zaawansowaną gdzieś tam technicznie piosenkę i żeby ją dobrze zagrać, potrzebowałem, żeby nie skłamać, mogło być to 30 podejść spokojnie. I to nawet nie było tak, że jednego dnia to uciągnąłem, nie. Było to tak, że pewnego dnia po prostu chwyciłem zapada, zacząłem ćwiczyć, ponieważ w tej piosence jest mnóstwo różnych rudymentów, które akurat wdrożyłem po prostu grając tą piosenkę. No i gdy widziałem, że na padzie mi jako tako idzie, no to okej, przekujmy to na zestaw perkusyjny. To, co mówiłem w jednym z poprzednich wideo. Najpierw lecimy na padzie, potem lecimy na werblu, potem lecimy na reszcie zestawu i tak dalej, i tak dalej. I wiecie co? Nie wyszło. Musiałem doszlifować jeszcze tą technikę. Zacząłem pracować nad nią i dopiero kolejnego tygodnia, tydzień później, nagrałem tą piosenkę i też tam widzę oczywiście kilka rzeczy do poprawy, ale osobiście mam często podejście, że jak to się mówi, done is better than perfect i jest to gdzieś tam taka dewiza, takie motto, którym się kieruję, ponieważ wtedy nie czuję się w żaden sposób ograniczony i nie czuję się taki, jak to się mówi, z takim perfekcjonizmem, co jest bardzo przydatne, ponieważ artyści mają bardzo często gdzieś tam tendencję do perfekcjonizmu. Uważają, że to jeszcze nie jest ten moment, żeby to publikować, jeszcze powinienem to bardziej doszlifować, jeszcze powinienem, aż w końcu to dzieło, które być może miałoby naprawdę świetny odzew, oddźwięk, zostaje w szufladzie albo na dysku, w komputerze i tyle z tego jest. Ale my nie o tym, my mówimy o takiej powtarzalności. Czyli kiedy ćwiczyłem tamtą piosenkę, była ta powtarzalność. Musiałem ćwiczyć te rudymenty na padzie określoną ilość czasu i było to, mówiąc wprost, męczące, bo to było powtarzalne. Nasza głowa nie lubi powtarzalnych rzeczy, takie mam wrażenie przynajmniej. Lubimy właśnie zaznać tej nowości. Może przyjść na lekcję perkusji z zamysłem, może on mi dzisiaj, ten mój nauczyciel kochany, milusieńki, pokaże jakieś super przełomowe ćwiczenia, które odmienią totalnie naszą grę na perkusji, a tak się nie dzieje, ponieważ po kilku miesiącach zdajemy sobie sprawę, że gramy ciągle to samo i to samo i to samo. I po prostu trzeba ten proces potraktować długofalowo, z tego co widzę.
Bo co ja grałem na przykład te półtorej roku u swojego nauczyciela? To były dwa ćwiczenia, głównie dwa rudymenty. Ewentualnie gdzieś tam robiliśmy jakieś, powiedzmy dodatki, żeby faktycznie ta gra była trochę urozmaicona, ale punktem skupienia były to jedynki i dwójki. Nic więcej, nic więcej. I tak to długo cisnęliśmy, tak to długo męczyliśmy, aż w końcu to wyszło i dopiero wtedy zasiadłem na zestaw perkusyjny. Wiecie co? Nauczyciel wcale nie nauczył mnie jakichś kosmicznych rzeczy za tą perkusją. Jego zadaniem było nauczenie mnie groove'u, czyli tego, żeby z prostego rytmu, z tego prostego schematycznie rytmu, bo to, że on jest prosty, wcale nie znaczy, że on jest łatwy. Ten prosty rytm, stopa, werbel, stopa, werbel, stopa, werbel, zagrać nie tyle, żeby to jakoś odpukać, zagrać tak, żeby to płynęło, żeby to bujało, bo hello, o to chodzi w grze na perkusji. Więc warto gdzieś tam spojrzeć na to w ten sposób i tutaj znowu była ciągle ta powtarzalność. W momencie, kiedy już siedziałem za zestawem u mojego nauczyciela, to też praktycznie tłukliśmy tylko to. Jako punkt skupienia oczywiście były różne ciekawe przejścia, różne ciekawe zagrywki, ale punktem skupienia znowu był ten groove, osadzenie w czasie tego prostego rytmu stopa werbel i tyle. I tak polecam chyba podchodzić do swoich ćwiczeń, nie szukać jakiejś ekscytacji na każdym kroku. Na wszystko przychodzi czas. Ja uważam, że jeżeli skupisz się w jednym momencie na jakimś właśnie, szczególnie jeżeli jesteś na początku swojej drogi perkusyjnej, jeżeli skupisz się na jednym, dwóch, górę trzech rudymentach w jednym czasie, to osiągniesz najlepsze rezultaty, a twoja ekscytacja będzie wynikać z tego, że czujesz, że jesteś skuteczny za tą perkusją. Słowo klucz, skuteczność. Także tak polecam do tego znowu podejść. I teraz jest jedna rzecz, która być może może ci pomóc właśnie w takim długofalowym podejściu do twoich ćwiczeń. Stworzyłem ją osobiście. W momencie, kiedy zapiszesz się na moją listę mailową, to daję tam od niedawna 10 takich rudymentów, które warto ćwiczyć na padzie, na werblu, na czymkolwiek. I to, co tam piszę, to właśnie, żeby nie rzucać się na wszystkie od razu. Przerabiać sobie 1, 2, góra 3, tak jak właśnie wcześniej przed chwilą powiedziałem, i dopiero później przechodzić dalej. Co więcej, w momencie, kiedy będziesz miał jakiś na przykład zagwozdkę, jak dany rudyment przejść, to też zawarłem tam krótkie wideo w takiej formie, powiedzmy 10-15 sekundowej, gdzie możesz zobaczyć, jak ten rudyment brzmi w wersji finalnej. Swoją drogą dałem tam jeszcze jeden ciekawy bonus, jeżeli będziesz chciał się trochę bardziej zaangażować w te rudymenty. Jest możliwość taka, że otrzymasz ode mnie taki fajny plik, dzięki któremu będziesz mógł mierzyć swój progres, ale to taki bajer, nazwijmy to. Na pewno polecę ci po prostu te 10 rudymentów i polecę ci to, żeby wziąć się na warsztat tak poważnie, żeby nie szukać właśnie tej ekscytacji i ciągłego tego zaskoczenia, tylko wziąć naprawdę je na warsztat, zrobić sobie po kolei, jeden po drugim, niech to ci nawet rok zajmie, ale zobaczysz, że naprawdę będzie warto. Zobaczysz to w jakości swojej gry na perkusji, zobaczysz to w twoich zdolnościach takich manualnych właśnie zapadem na werblu, będziesz czuł po prostu kontrolę nad swoimi dłońmi i będziesz naprawdę wywijał świetne rzeczy za perkusją. Także tego ci życzę. Przede wszystkim, drogi muzyku, perkusiście. I tyle. Powodzenia. Miłego dnia. Cześć.